Gdzie jesteśmy w Polsce, w polskich miastach? Co przed nami, czego brakuje nam jeszcze? Może popełniamy jakieś błędy, czy to jest proces, który kontrolujemy? Wie pan, ciekawa konferencja, niektórych rozmów czy niektórych prezentacji naprawdę posłuchałem z wielką uwagą, no bo miasto to jest ciągły proces, tak? To jest w ogóle miasto jako twór. Taki organizm, który żyje, na który jako architekci musimy jakoś ciągle reagować. I ja niedawno, dosłownie kilka dni temu, jeździłem z gośćmi po moich Katowicach, pokazując to miasto, które znam. Kontekst w ogóle tematem było eko, zielona architektura, zieleń, przestrzeń. I co ciekawe, oglądając to miasto, w pewnym sensie, które znam, ale tak na świeżo, tak, bo pojawiłem się w pewnych miejscach, których dawno nie widziałem, zobaczyłem też, jak to miasto się zmienia. Tak? To wszystko jak gdyby w jakimś dynamicznym procesie. Wie pan, problemów, z którymi się gdzieś musimy zmagać jako architekci, czy też jako urbaniści, jest bardzo dużo. Jeden z tematów, który się dzisiaj pojawił. Komunikacja, mobilność, przemieszczanie się, jak to robić? Było więcej pytań niż odpowiedzi. No podstawa to zrozumieć problem i dobrze postawić pytanie, żeby w ogóle móc znaleźć odpowiedź. Kapitalna rozmowa, w której brał udział profesor Hausner. I to też była bardzo taka wręcz dynamiczna, taka z zadziorem. Pytania czy problemy, które stawiał, otwierało mi jak gdyby w ogóle jakieś nowe perspektywy. Zacząłem się nad pewnymi rzeczami zastanawiać zupełnie jakby w pewnym sensie od zera. Zresztą przy okazji dowiedziałem się, że robi jakieś takie aktywne spotkanie ze studentami w różnych częściach kraju. Na pewno na coś takiego pojadę, no bo temat jest fascynujący. Na przykład stwierdzenie, że... Znaczy, jeżeli nie ma równowagi pomiędzy tymi, którzy chcą inwestować, ładując dużo pieniędzy, a tymi, którzy mieszkają, nie mają zbyt wiele do powiedzenia w tym mieście, a są jego mieszkańcami i tak naprawdę wiedzą, czego potrzebują, wtedy dochodzi do zachwiania pewnej równowagi w przestrzeni, w której żyjemy. A czy w ogóle można mówić o równowadze? To jest właśnie to pytanie, czy my ten proces kontrolujemy, czy jest trochę tak, że to są takie oddzielone od siebie wyspy, miasto robi swoje, inwestor robi swoje, pan jako architekt robi coś zupełnie też innego i w zasadzie współpracy między tymi tkankami, które są czy w Warszawie, czy w innych miastach, nie za bardzo tej współpracy nie widać. Ma pan takie wrażenie, czy nie? Wie pan, tak jest. To nawet nie jest kwestia wrażenia, tak jest. To jest wiele równoległych procesów, które gdzieś tam się toczą, w ten sposób tworzy się to miasto. Ludzie no jednak powinni być dużo mocniej, nie tyle nawet zaangażowani, bo zaangażowani w dużej części są, ale jakby ten ich głos powinien być bardziej odczuwalny, powinien mieć większy wpływ na to, co się dzieje. To nie jest takie proste, bo trzeba oddać troszkę tym ludziom, tracąc. Ale czy tracąc? To jest pytanie, bo jeżeli się spojrzy perspektywicznie, to wcale nie. Ciekawe, spodobało mi się jedno stwierdzenie profesora Hausnera, który powiedział, że miasta, które żyją z turystyki, za chwilę zatkają się tą turystyką, za chwilę z tego powodu po prostu będą padać, tak? To będzie ich problem i tak się dzieje. Taki problem na przykład ma Barcelona. Oni turystów mają potąd, mimo że turyści powodują, że to miasto kwitnie i żyje, ale mają ich dojść. Ja sobie pewne rzeczy dzisiaj uzmysłowiłem, tak wie pan, zupełnie od zera. Zacząłem się nad nimi zupełnie od zera zastanawiać. Także w tym sensie była to dla mnie ciekawa konferencja, gdzie nie jestem w stanie podać jakichś odpowiedzi, ale pojawił się szereg pytań w mojej głowie, nad którymi się będę zastanawiał.